W tym rozwiązaniu zrozumiemy, czym są proste skośne. Zacznijmy od zaznaczenia prostej, zawierającej krawędź AB tego ostrosupa. Następnie zaznaczmy prostą, zawierającą krawędź AD, BC, AS oraz BS. Zauważcie, że każda z tych prostych ma jeden punkt wspólny z prostą zawierającą krawędź AB. Oraz każda z tych prostych położona jest w tej samej płaszczyźnie co prosta zawierająca krawędź AB. I to są tak zwane proste przecinające się. Czyli powtórzę, będą to proste, które mają jeden punkt wspólny. I położone są w jednej płaszczyźnie. Następnie zaznaczę prostą DC, która położona jest w tej samej płaszczyźnie co prosta zawierająca krawędź AB, ale ta prosta nie ma punktów wspólnych z krawędzią AB, natomiast położona jest w tej samej płaszczyźnie co krawędź AB. Więc takie dwie proste nazywamy. Równoległymi, czyli dwie proste, które nie mają punktów wspólnych, ale położone są w jednej płaszczyźnie, to są proste równoległe. I teraz najważniejsza część rozwiązania, zaznaczam prostą, zawierającą krawędź DS. Tutaj taką linię przerywaną e, pokazuję, z tego względu, że ta część prostej e, jest położona pod Podstawą ostrosupa. Nie widzimy tej prostej, ona wychodzi nam o, z tej strony. I tutaj zauważamy, że ta prosta zawierająca krawędź DS nie ma punktów wspólnych z prostą zawierającą krawędź AB, oraz obie proste nie leżą w jednej płaszczyźnie. Czyli to jest prosta skośna. Znaleźliśmy w ten sposób pierwszą prostą skośną do prostej, zawierającej krawędź AB. O. Druga taka prosta, zawiera, ym, prosta skośna do prostej, zawierającej krawędź AB jest tutaj. Zobacz, doszliśmy do y, płaszczyzny ABC. Tutaj sobie ona wchodzi pod spód tej płaszczyzny i wychodzi z tej strony. I zauważmy, że prosta CS również nie ma punktów wspólnych z prostą AB, oraz obie proste nie są położone w jednej płaszczyźnie. Czyli to jest prosta skośna. I zadanie rozwiązane.